nieruchomości ma grunty na terenie Parzniewa w innej lokalizacji. Dwie duże działki, które działki są przedzielone drogą, nieruchomością, która w planie zagospodarowania przestrzennego jest przewidziana pod drogę. I PKN zaproponował burmistrzowi, że cały ten pas, który jest w ulicy Działkowej, odda na rzecz Brudzinowa w zamian tej ulicy, która jest na terenie Parzniewa. Co więcej, PKN jeszcze dopłaci dla Brudzinowa. I temat naprawdę jest prosty, bo w takim porozumieniu, w którym my też moglibyśmy uczestniczyć, powiedzieliśmy do burmistrza, doprowadźmy do tego porozumienia, my pomożemy, podpiszemy do końca lutego odpowiednie dokumenty, te grunty Brudzinów przejmie, nam przekaże tyle, ile jest potrzebne pod drogę. Co więcej, za te pieniądze, które pozyska, mógłby jeszcze na rzecz swoich mieszkańców ten teren, który pozostanie, zagospodarować, zrobić parkingi, bo trzeba pamiętać o tym, że my drogę zrobimy. Projekt jest naprawdę bardzo ładny, przewidujący bezpieczne skrzyżowania, rondo, doświetlenia miejsc dla pieszych, ciąg pieszy, ciąg rowerowy, nasadzenia. To będzie naprawdę piękna ulica, ale ta część tego pasa niezagospodarowanego zostanie. Więc my jesteśmy tak naprawdę gotowi na wszystkie rozwiązania, tylko trzeba rozmawiać. To też takie trochę inne podejście do sprawy. Jak rozpoczęliśmy projektowanie ulicy Działkowej, na samym początku, jak została koncepcja, poprosiliśmy pana burmistrza do nas, do urzędu, pokazaliśmy koncepcję, poprosiliśmy o uwagi, pan burmistrz je wniósł, my je nanieśliśmy, uwzględniliśmy i dopiero rozpoczęliśmy projektowanie. Teraz przy opiniowaniu tego projektu do ZRID-u pan burmistrz Kosiński raz swoje uwagi złożył, drugi my po części uznawaliśmy, część nie, po raz trzeci do nas wysłał pismo, wszystkie uwagi zaakceptowaliśmy, projekt mamy już gotowy i idziemy po decyzję ZRID-ową. To jest ta różnica, szanowni państwo, bo burmistrz Kosiński, nie informując nas, kończąc projektowanie, złożył wszystkie dokumenty do starostwa w kwietniu. My projekt zobaczyliśmy dopiero w sierpniu, jak to już było w opinii do wydania decyzji w starostwie powiatowym. No i to jest to, co pan prezes mówił. No, trochę za późno, trochę takie nieuczciwe podejście w stosunku do nas, do Pruszkowa, ale wszystko da się odkręcić i my dalej jesteśmy gotowi do tych rozmów i popieramy budowę tego łącznika i jak tylko będzie wola tej współpracy, to na pewno do porozumienia doprowadzimy, ale możecie państwo być spokojni, my ulicę Działkową tak czy inaczej w tym roku zrobimy. Mamy kwotę w budżecie na realizację tej inwestycji, więc który wariant będzie wybrany, no to tylko może być z korzyścią na rzecz budżetu miasta, dla mieszkańców, ale ulica Działkowa zostanie wykonana. Jeśli pan prezydent jeszcze pozwoli, to ja dwa słowa powiem na temat inwestycji drogowych na terenie właśnie Gąsina, Żmikowa, bo tutaj od lat to jest problem. Problem jest połączenie, tak, jednej i drugiej strony Pruszkowa. Od lat widmo zamknięcie wiaduktu nad Żmikowem, Gąsinem, Bąkami. Po prostu wisi, tak brzydko mówiąc. I od samego początku tutaj wspólnie z panem prezydentem podjęliśmy rozmowy z zarządem NZDW, czyli zarządcą wiaduktu, zarządcą ulicy Poznańskiej. I od samego początku mówiliśmy, że nie zgadzamy się na realizację tego projektu, który już był w trakcie, projektu wiaduktu, który miałby powstać w miejscu tego istniejącego. Projektu, który by po realizacji spowodował to, że mieliśmy wiadukt węższy, o gorszych parametrach, w żaden sposób nie rozwiązujący problem tej części Pruszkowa.